Tym razem ja witam Państwa w księgarni Fotomag. Chciałem opowiedzieć o swojej książce pod tytułem O samotnej wyspie, zapomnianej łodzi i oceanie bez kresu, pod tytuł Listy od Zyty Gilowskiej. Książka już ma 2 lata. Ona się ukazała we wrześniu 2016 roku. I pierwsze, co wydaje mi się należałoby na jej temat powiedzieć, to, że w moim odczuciu jest to najbardziej zamilczana książka, jaka się ukazała w Polsce, przynajmniej w mojej świadomości w ostatnich latach, a może w ogóle kiedykolwiek. Dlatego, że ona jest zamilczana przez wszystkie możliwe strony politycznego, czy medialnego, czy jakiegokolwiek innego sporu. Czyli i zamilczała ją prawica, i zamilczała ją lewica, zamilczało ją centrum, zamilczała ją nisza, zamilczała ją mainstream. I ktoś może powiedzieć, że właściwie wszystkie książki, które ja napisałem, są zamilczane, prawda? Więc to żadna sztuka. Ale chodzi mi o to, że to jest książka szczególna. Dlatego, że to jest książka, która zawiera moją prywatną korespondencję, którą prowadziłem przez niemal 3 lata z panią profesor Zytą Gilowską. Wydałem ją za zgodą rodziny, co warto podkreślić, dlatego że pojawiły się plotki w przestrzeni publicznej, że ona się ukazała wbrew protestom rodziny. Nieprawda. Ja dostałem osobistą zgodę od męża pani profesor. On mi podziękował za tę książkę, kiedy się ukazała. Powiedział, że się wzruszył bardzo i oczywiście oprócz tego, że dostał ode mnie egzemplarz z dedykacją, to jeszcze znaczną liczbę egzemplarzy kupił sam, żeby później porozdał. Więc to jest ta sprawa. I chodzi, jeszcze raz powtórzę, w sytuacji, kiedy ukazuje się książka z osobistą korespondencją osoby tak ważnej jak Zyta Gilowska, nie jest to korespondencja dotycząca wyłącznie rzeczy osobistych, ale ona pisze i o polityce, i o religii, i o swojej wierze, i o rodzinie, i o katastrofie smoleńskiej. Pisze o uniwersytecie, pisze o swoim stosunku do życia publicznego, pisze o gospodarce. To są listy bardzo osobiste z jednej strony, a z drugiej strony dotyczące faktycznej przestrzeni publicznej. I wydawałoby się, że ja nie mówię, że ona mogłaby zostać rozpopularyzowana powszechnie. No ale warto by było, żeby ktokolwiek na jej temat cokolwiek wspomniał. Natomiast wydaje się, że ona została zamilczana właśnie ze względu na to, co profesor Zyta Gilowska tam w tych listach mówi. Dlatego, że bardzo wiele osób i bardzo wiele środowisk, jestem przekonany, że bardzo nie chcą, żeby to, co ona napisała, trafiło do wiadomości publicznej. I kto sobie tę książkę przeczyta, będzie wiedział, kogo i jakie instytucje mam na myśli. No a ja tu nie będę w tej chwili za bardzo wchodził w szczegóły. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że wiele osób i wiele instytucji mogłoby się poczuć bardzo źle, gdyby to, co pani profesor Zyta Gilowska na ich temat mówiła, trafiło do świadomości publicznej. I teraz tak, ja może powiem szybciutko, jak doszło do napisania tej książki. Otóż pewnego dnia dostałem maila od pewnej pani posłanki Prawa i Sprawiedliwości z Katowic, która mi napisała, że ona się kontaktuje ze mną na prośbę pani właśnie profesor Zyty Gilowskiej, która czyta nasze blogi, mówiąc nasze, mam na myśli mój blog i blog Korylusa,
I korzystając z tego, że będzie w Katowicach na organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, chciałabym mnie prosić, żebym ja przyszedł, bo ona życzy sobie mnie poznać. No więc ja poszedłem, wziąłem jedną ze swoich książek, żeby jej podarować. Spotkaliśmy, ta rozmowa trwała 5 minut może, dlatego że ona się spóźniła i bardzo się już śpieszyła na samo spotkanie. No to porozmawialiśmy się, uścisnęliśmy się, co ja sobie bardzo cenię. Ona powiedziała, że bardzo lubi to, co ja piszę. Podałem jej swój adres mailowy i ona do mnie napisała. No i tak to się zaczęło. I pisała do mnie przez 3 lata. Muszę przyznać, że ten ostatni rok to już był bardzo ubogi, dlatego że ona, przepraszam, napiję się wody, bo ona już była bardzo chora. I wydaje mi się, że może 3 listy napisała w tym ostatnim roku, no a później niestety odeszła od nas i tak to się ta cała przygoda zakończyła. Natomiast książka to oczywiście nie są tylko listy, bo ona jest zbyt gruba, żeby to były tylko listy. Więc pani profesor Zyta Gilowska pisała do mnie te maile i najczęściej pisała komentując teksty, które jej się spodobały. Więc ja na blogu ukazywał się tekst, pani profesor pisała maila, w którym pisała do mnie, dlaczego jej się ten tekst podobał, często uzupełniała te informacje, które tam były i sobie tak rozmawialiśmy. Ja do niej pisałem, ona mi pisała. I postanowiłem, że tak, opublikuję wszystkie listy, które ona do mnie napisała, wszystkie moje listy do niej oraz wszystkie teksty, które jej się tak bardzo spodobały, że ona postanowiła napisać i je komentować. Więc to jest częściowo nasza korespondencja, a częściowo wybór tych tekstów, które, tak jak mówię, Zycie Gilowskiej się podobały. Na początku powiedziałem, że ta książka, ona jest szczególna w tym sensie, że to nie jest jedna z książek. To jest książka z listami od Zyty Gilowskiej. I ona, ja zdecydowanie podtrzymuję tę swoją opinię, że ona jest bardzo złośliwie zamilczana. Zwłaszcza, że doszło w pewnym momencie do takiej sytuacji, teraz sobie przypomniałem, bo akurat nie pamiętałem o tym. Kiedyś chciałem wprowadzić pewną edycję w informacji na temat Zyty Gilowskiej na Wikipedii. I tam na sam koniec, w tej blisko już biografii, zaznaczyłem, że jest książka z tymi listami. I ta informacja w ciągu 5 minut została usunięta. Ale natychmiast. Więc ja pomyślałem, że to jest jakaś pomyłka, więc wrzuciłem jeszcze raz tę informację. Tam nie było nic o mnie, tylko że jest książka z listami, prywatna korespondencja z jednym z blogerów. I znowu po 5 minutach została ta informacja usunięta z takim wyjaśnieniem, że nie może być w notce biograficznej w Wikipedii informacji o książkach, które nie są autorstwa tej danej osoby, co jest oczywiście nieprawda, dlatego że to wystarczy popatrzeć i to jest nieprawda. To nie chodzi o to, że gdyby ta książka była autorstwa profesor Gilowskiej, to ona by się tam ukazała, a tak to nie. W każdym razie to jest fakt i to natychmiast, błyskawicznie. Więc ja uważam, że jest polecenie, żeby tej książki nie było w przestrzeni publicznej. Jeszcze na sam koniec. Chciałem zwrócić uwagę na pewną niezwykłą zupełnie rzecz, bo mamy do czynienia z profesor Gilowską, którą znamy, o której jest wiele takich niesprawiedliwych informacji, że ona była liberałem, że ona zakładała tę Platformę Obywatelską, dlatego to jest osoba niegodna zaufania. No, że ona była kapitalistą, tak, zimnym liberałem kapitalistą. Ostatni list od Zyty Gilowskiej, jaki otrzymałem, ostatni mail, zawiera taki fragment. Ja się ją zapytałem, czy ona mogłaby powiedzieć, co to jest kapitalizm.
I ona mi odpisała tak, ja może przeczytam Państwu ten fragment. Niestety nie mam kompetencji, by wypowiadać się w sugerowanej przez Pana sprawie. Zresztą zagadnienie jest źle postawione moim zdaniem. Nie wiem, co to jest kapitalizm. To jakaś propagandowa zbitka. Na pewno wrogiem Kościoła powszechnego jest korporacjonizm, ale tenże przyjmuje postać państw. Proszę popatrzeć na Chiny. To olbrzymia korporacja, bardzo złożony holding, nie odwołujący się do żadnej religii. Ubóstwione są tylko ogólnikowe niebiosa, no i przodkowie. Bardzo pierwotne podejście. Kult przodków jest przecież archetypiczny. No i jeszcze trochę dalej jest, ale w każdym razie zwracam uwagę na fragment, kiedy Zyta Gilowska, ta Zyta Gilowska, którą wszyscy znamy i wszyscy pamiętamy i o której mamy no, często bardzo, bardzo takie jasne pojęcie, mówi: Nie wiem, co to jest kapitalizm. To jakaś propagandowa zbitka, a wcześniej niestety nie mam kompetencji, by się wypowiadać w tej sprawie. No, przepraszam bardzo, ale to jest choćby dlatego jednego zdania. Nie mam kompetencji, by się wypowiadać w tej sprawie, a później na pewno wrogiem Kościoła powszechnego jest korporacjonizm. To te dwa fragmenty naprawdę dowodzą, że ta książka jest warta, żeby była, żeby po prostu była. Jaki jej los będzie? No ja serdecznie polecam. Serdecznie polecam. Bardzo, moim zdaniem, bardzo ważna książka, nie ze względu na mnie, ale ze względu na bohatera tej książki, czyli profesor Zytę Gilowską. Dziękuję bardzo.